Siema widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj cokolwiek narysujesz, to dostajesz. Tylko że edycja Brawl Stars. Panowie, możemy sobie wybrać cokolwiek chcemy w danym zakresie i to rysujemy. Także więc na samym początku moja propozycja, żeby była najfajniejsza rzecz, czyli skin. Każdy skin, niezależnie ile gemów. Wszystko co tylko chcesz. Więc dzisiaj dobra, się obłowicie. Dobra, jaki skin jest najdroższy w całej grze? To samo chciałem od razu zapytać. Możecie sobie w ogóle wybrać, postawić tak telefon i wiecie, i rysować z telefonu. A co, ile mamy zaczynamy czasu, czy nie? Czy możemy już zacząć? Czy mamy jakiś czas? Zipek, panie Zipku prowadzący. No już, zaczynamy w tej chwili. Tak? No, mamy 5 minut. Gotowi? Nie wiem, którego dobra. Zipek w ogóle ten, zanim zacznie rysować to. Dobra, let's go. Zaczynamy. Dobra. To jest mój wybór. Takiego skina sobie wybrałem. Oby mi się udało narysować, bo stwierdziłem, że on jest tak słodki, że i tak wyjdzie bardzo ładnie, nawet mimo mojego braku talentu. No ja sobie sam kupuję. Ale to będzie ciężkie, już widzę. No nie rysowałem. O kurde. Niech będzie. Ale lista! Człowieku. No, dobra. A ile mamy czasu? 5 minut, czyli dobra. Wychodzi na to, że nikt z nas nie miał przygotowanego jakiegoś skina, którego by chciał w ogóle mieć wcześniej. Nie, ja go strasznie chciałem. Teraz każdy sobie wymyślił. Nie, ja go strasznie chciałem. Ja mam za dużo skinów i tak. Ja tak chcę tego skina. No. Kurwa mać, chłopaki. Nie dziwię ci się, fajny jest. Dajmy trochę więcej czasu. 30 sekund zostało. No nie. Co? Dobra, ja czaję już jak w następnej rundzie będę robił. Ja chłopaki chcę powiedzieć, że mój skin ma najwięcej koloru białego. Więc 10 sekund. Kończcie. 3. 2, 1, to jest czasu. Co jest? Ja się cały czas nie patrzyłem na nikogo. No ja też nie, bo nie było czasu. Bo dobra, pokazujemy? Tak. Dobra. Ale jeszcze za dmierza. A, dobra. Dobra, no to co, widzowie, sprawdzamy jak poszło wszystkim. No Zipek tutaj widzę, że się mega postarał. Mega ładnie zrobił. Tak? Serio? Dobra, u mnie to wygląda w ten sposób. Nie no, mocarz. Fajnie wygląda, fajnie. Mega fajnie. Chyba musimy mieć więcej czasu. Podoba mi się czerwona kontura z tym. Dobra, teraz moja. No zabraliście wszystkie czarne kredki, nie? Jest to tak. Serio? No. W sensie Zipek, nie ma co nawet patrzeć na inne skiny. Ej, ale zarobisty skin ogólnie. Jeden z najlepszych skinów. A to jest akurat. No dobry jest, kurde. Nie no, no to nie no, najlepszy zrobił Zipek, nie? Najlepiej oddane, najładniejsze też. Ej, Zipek zrobił akurat taki odcinek, żeby po prostu nikomu nic nie kupić przez cały, nie? Sobie na bum. Mam skina! Złote kawaii. Kolejna konkurencja to jest gadżet. O nie. Gadżet? Czy ja nie mam jakiegoś gadżetu w ogóle w grze? Ej, ja mi się to przyda. Więc każdy dobra. Może tak naprawdę wygrać, bo to nie jest aż takie trudne. Paki, co są gadżety? Kurde, czy ja mam jakąś postać, która nie ma gadżetu? Dobra, no to ja biorę do jakiejkolwiek, nie do Cordeliusa. O, ja mam akurat fajną. Bo to, poczekaj, mam narysować samą tą ikonkę? Tak. Ja biorę tak. Gadżet do Leona, miotacz klonów. Ja do Cordeliusa. Ja do Larego i Loriego, leczenie. Ja biorę do Belle, chyba ona się nazywa? Ja ponowne sadzenie. 3 minutki. Trzy minutki. Dobra. Trzeba zrobić kółko. Ej, patrz, zrobię kółko. Dobra. Katko. Tak, najważniejsze to jest zrobienie ładnego kółka. To nie jest kółko. O nie, już mi jajo zrobiło. Mi nie wyszło, stary, patrz. Ej, zrobienie koła jest mega trudne. Mhm. Nie mam już minutka, także jedna. Co jest? Jedna trzecia czasu już. Okej. Dobra, nie wiem jak wam idzie, ale mi idzie naprawdę dobrze. To całkiem nieźle, bo minęły już prawie 2 minuty. Dobra, 3, 2, 1, koniec czasu. The end. To od Igora teraz. Oh. Ej, jednak każdy zupełnie inaczej. Tak, no mój się trochę nierówno zgrał z tym z tym kółkiem. No dobra, no to co? Dobra. Narysowałeś sobie, no dobra, niech się będzie. Proszę, to jest mój. Jest obrazek. Okej, no dobra. Ja mam ten pierwszy, tylko tak jakby był odblokowany jakby, nie? Aha, a nie okay, taki widzę. Zaciemniony. No, dobra. No to ja mam leczenie, to wygląda taki lekarz i zrobiłem to w ten sposób. O, fajnie. Ktoś go przejechał, czy coś stało? On taki jest, no. Patrz, tak chcesz, no. Dobra, no to co? Podnoście wszyscy swoje rysunki i miłość niech wybiera. Po prostu ten, który jest najładniejszy, niekoniecznie najlepiej odwzorowany. Mm. Dobra, gdyby było konkurs na najrówniejsze kółko, to wygrałby Zipek. Ale konkurs jest na najładniejszy znaczek, więc wygrywa Jest! O! Ale tak się myślę, cieszę. Też tak myślę, że przez ten kolor, nie? Całe jest zielone i to jest jakieś takie... Ale też twoje proporcje stare są dziwne, bo ty masz bardzo mało tu narysowałeś. Dobra, w takim razie odblokowujemy to. Zipek, wyślij mi 1000 golda. Dobra. To co? Teraz kolejna kategoria, postać. Jak nie macie jakiejś postaci, możecie ją teraz dostać. No, ja chłopaki, w takim razie, jeżeli uda mi się wygrać, to ja będę mógł wybrać, komu daję i oceniać. A bo ty masz wszystkie postacie. No.
No dobra, okej. Okay. Postać, których ja nie mam, ja. Która jest najłatwiejsza? 17 postaci nie mam. Dobra, ja już wiem, kogo rysuję. Ja też wiem, kogo rysuję. O kurde, ile to jest. Serio, Angelo? Stary, no opór. Ale nie powiesz legendarnej? Legendarną ciężej dobrać. Nie, stary, bo ta jest najtańsza ze wszystkich, które mogę wybrać. A Zipek nie chce wydawać hajsu, bo on stawia. A może Sandy? Ale to ona będzie już ciężka. Dobra. Stary, każda postać, jaka tylko chcesz. Ja rysuję Spike'a. 699, mocne. Igor, nie skop tego. No. Ej, czyli jeżeli wygra ktoś, ktokolwiek inny niż Zipek, to oni dostaną legendę, bo ja wybiorę najdroższego też. Wtedy. Dobra. Dobra, no to let's go. Let's go, czyli teraz naprawdę muszę się postarać. Czekaj, muszę zrobić screena, żeby się nie ruszał. Kurde. A wybrałem dosyć ciężką postać w sumie. Ile mamy czasu? 10 minut z tym razem. Nie, no. Nie? Powinno być ten. Ja też dam 5 minut. Drugi 5 minut najwyżej wam podłużę. No dobra, no to 5 minut. Wiem, kogo ja rysuję. Ciężko postać strasznie sobie wybrałem. To był błąd. Jak jakiś Pokémon to wygląda, taka kaczka, patrz. Straczę, nigdy mi tak nie zależało na zwycięstwie jak teraz, nie? Mam do wyboru stracić 200 albo stracić dychę. Dobra, ja go zrobiłem dokładnie tak, on wygląda identycznie jak Brawl Stars. 15 sekund. Co? No nie. Kończcie. Jak to? 3, 2, 1. Okay. Oh my god! Gady, nie zdążyłem pokolorować. Jak to wyszło paskudnie jednak! Czyste kolorowania, no! Ja jestem wyjątkowo zadowolony. Ej, ja też jestem. Stary, zarąbisz tę robotę. Mega dobre. Bo ja nie wiem, czemu ja takich dużych ich rysuję. Dobra, i przez całą dużą kolorowanie. No stary, ja miałem Spike'a. Ale mogłem go zrobić takiego i by było zarąbiście. God damn. To jest mój zadymiarz. Daga. Kurde, zrobił fajny jest. Mój jest Angelo. To jest generalnie człowiek komar. Dobra. Dobra, ja zrobiłem kota, kita. Kota, kita, kita, kota. Myślę, że zrobiłeś dobrą robotę. No myślę, że ciało mogło być trochę lepsze. Bo taki trochę duży jest ten. Ty z Cartoon Cat, ty z Cartoon Cat, no. To ty chcesz Cartoon Cata dostać? No, no. Moim zdaniem to ponownie idzie do Ernesta. Jest, dobra. To w takim razie ja wybieram, żeby chłopaki zagrali w papierka i nożyce, który wygrywa. To dostaje Daga, tak? A, chwila. O, skitu. No tak. A ja go mam. Dostaj... A ty masz Daga? Tak, ja mam Daga. No to ty możesz sobie wybrać też mitycznego, jakiegokolwiek chcesz. No dobra. Nie, a ty o Daga grasz. Dobra. No. A to jest fajna postać, Wiktor, warto. 3, 4, dobra. No i przeczytał. To co wybierasz? To może Ernest niech mi wybierze, jak skoro on wygrał. No dobra. Po prostu, co narysowałeś. A ona nie, jest bo to legenda. Ona jest legenda, no. Chuck, Grey, Buster albo Buzz. Chuck, Grey... Dobra, to może niech będzie ten Chuck. Okej, okay, dobra, w takim razie odblokowujecie. No to odblokowuj. Dobra. Ja ci już daję, wysyłam blika. 120 ziko. Ale wkopałem Zipka, nie? Czemu? Dobrze. Czekaj, to jest ten, co nie? Ten. 360, no. Dobra. Mamy już gemy doładowane. Pujemy teraz Chucka, odblokowujemy. Pyk. No i nice, gratulacje. Oh, ej, yeah. Nawet ja go nie mam, nawet ja go nie mam i on jest mega fajny. No, dobrze, fajnie, fajnie. Dobra. I z tym rysunkiem wygrałem. No to panowie, kolejna runda. Możecie narysować cokolwiek chcecie. Wszystko, co związane z Brawl Stars. Nawet Star Dropa, jak chcecie. Ja. Ej, teraz są te pakiety Hypercharge'ów. Ja Hypercharge'a rysuję, no. Ej, najrzadszy Star Drop to jest rzadki chyba, nie? Możecie nawet jakąś po prostu rzecz ze sklepu właśnie wybrać. Patrzcie, są te pakiety Hypercharge'ów. Możecie, one są po 300-400 gemów. Dobra, ja mam pomysł, co chcę, ale mega wam nie mogę tego pokazać teraz ani powiedzieć. To się musi okazać dopiero po fakcie. Dobra, no już, no, zaczynamy. Dobra. 10 minutek, panowie. 10 minut, tak więc macie o wiele więcej czasu, postarajcie się. Zepsuję twój obrazek, Ernest, na potrzeby tutaj. Ej, on ma, o kurde, on ma hypercharge'a. No. Ile mamy czasu? 10. To mają być naprawdę ładne rysunki. To muszą być, panowie, ja już będę bardzo to już są ja mega surowe ja rysunki, nie? Jeżeli wszyscy zwalimy, to nikt nie dostaje nic. Tylko to nie ma być najlepiej, najładniejsze narysowanie, tylko najlepsze odwzorowanie. Nie, najładniejszy rysunek. No to ja nie wygrał, no. Już na dzień dobry. Musisz wybrać coś, co jest też ładne, nie? Przy okazji. Nie ma nic ładniejszego niż lesiana. On sobie wziął pakiet pewnie za 600. Tak, no. O kurde. 600 zł. A, gemów pakiet. Tak, o! 2000 o, mocne. Gemów. Dobra, zostało wam 1,5 minuty. Nie, no nie. 90 sekund. O, to dobrze, że nie półtorej minuty, stary. Zostało 15 sekund. Nie, zostało wcale 15 sekund. 15 sekund zostało. 3, 2, 1, koniec czasu. Koniec czasu. No to koniec, no. Dobra. Ja nie dokończyłem. To po kolei. God damn. Ernest zaczął pierwszy, od Ernesta. Ja narysowałem to, stary. I wyszło mi tak. Zadowolony jesteś z siebie? Tylko raz padło takie pytanie wcześniej. Tak, no. Uważasz, że zrobił ci dobrą robotę?
No jak na to gówno, stary, to patrz, patrz na to, nie? To jest w ogóle, stary. No właśnie, ale nie odwzorowałeś dobrze, bo to są zupełnie inne kolory, nie? No a dało się? Nie było takich kolorów. Z tym miało być ładne, a nie. A jest no dobrze, ładne. Zupełnie to. Teraz Igor. Dobra, to ja zrobiłem całą ofertę Hypercharge'a. Tutaj zwróćcie uwagę na detale, że jest tutaj 3 dni, 16 godzin i znaczek X-a. Ale tam jest ruchoma, to u ciebie się nie rusza. No, no już się rusza. Ona jest zapracowana, to jest takie kurde trochę przedszkolne stare. Ale no jak wiem, zobacz, jakie to jest dobre rozpoznawanie kolorów. Tu jest czerwone, niebieskie, żółte, tutaj jest hybryda. Wszystko jest idealnie, wiesz, ładnie tło. No tak, to rozróżnia kolory. No, to... no. Ostatnio się nauczyłem właśnie, więc wiecie. Musiałem się pochwalić trochę. Hypercharge! Doładowałem mojego Hypercharge'a. Dobra, teraz ja. Ja mam czaka. Greya znaczy dostać. Ej, on jest czarno-biały oryginalnie? Tak, tak. No zipek mega ładnie. No kurde, jest mocny. No ale za brak kolorów minus 5 punktów. No, tak, no, to prawda. Stary, ja ogólnie... To jest oferta na 2000 diamentów za 600. 10 to 10. Ej, kurde, no powiedz, że jest... To wygląda jak Spike. Troszeczkę. Ale dobrze to zrobił. Czyli jest to fajne. Uważam, że to ma drugie miejsce, nie? Jak no, tak z Ernestem. Co jest, czyli, no? Czyli Ernest nie wygrywa, czyli między mną i... No nie, no, no jakby najlepiej zrowany jest tutaj Piotrek, nie? Tak, no. Czyli co, odblokowuję go? Tak. Let's go! Stary, miałeś takiego farta. Yes, yeah. Odblokowany, Grey. Nareszcie! Nice. I teraz Ernest powiedział, że to jest najlepsza postać, tak? Jedna z najlepszych. Jedna z najlepszych. No. To fajnie. Ile on kosztował, jakby w pieniądzach? 20 zł. No to zaoszczędziłeś, stary, dzięki mnie 400. Dzięki miłość. I wam widzowie też dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Hello!